Jędrzej Loska, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Po raz pierwszy rozmawiamy. Szczerze mówiąc, duża wiedza podać o jiu-jitsu, tak gdzieś tam słuchy krążą w środowisku, prawda? Coś tam krążą, coś tam się kulałem kiedyś. Rozumiem, na wesoło. Zapytam tak, bo Kamila Wybrańczyk trenuje tutaj u Was. No i to jest główny powód mojej wizyty dzisiaj. Jak w ogóle przebiegają te treningi, tak zapytam. Jak pojętna jest Kamila, bo gdzieś tam słyszałem wcześniej, że ona trenowała jiu-jitsu, ale chyba niekoniecznie też u Was. U nas trenowała, tylko w kimonach, więc jakby no to dużo... Tu zaczynała, tak? Wydaje mi się, że nie znam dokładnie historii, ale na pewno tutaj chodziła dużo razy na grupę, ale to było parę lat temu, więc poza tym, że jakby to były kimona, więc trzeba było przestawić Kamilę na bez kimon, to jeszcze bez kimon plus uderzenia. Więc jakby orientacja w walce przestrzennej w parterze. No ale generalnie, tak jak mówię, jakaś tam wiedza i zlepek tego był, jakaś baza i musiałem na to dołożyć trochę kalki. Szczególnie uwypuklone parę scenariuszy, które wydaje nam się, że będą w walce do tego, żeby tam to wszystko jakby się skondensowało, wyszlifowało i to nam się udało zrobić. Ja sobie tam tak, na ile trudno jest zaimplementować jiu-jitsu do MMA w jej przypadku, tak? I na ile dziś te techniki jiu-jitsu mogą okazać się decydujące w takim fejmowym starciu, bo pewnie obserwujesz gdzieś, jak wyglądają walki w Fame MMA, przygotowując chociażby Kamilę czy rywalkę, jasne, tak? Jasne. No generalnie większość tych zawodników to nie są typowi profesjonalni zawodnicy, więc wiadomo, że zdarzają się walki, które się kończą tylko w stójce, ale generalnie mimo wszystko można zauważyć coś takiego, że te same przewrócenia, obalenia i sam parter występuje dosyć często w takiej organizacji jak Fame, więc wydaje mi się, że chociaż z jakąś trochę prawie przeciętną wiedzą parterową można naprawdę dużo zrobić, dużo zdziałać. Jakie umiejętności mniej więcej tak, jeśli można gdzieś uplasować w klasyfikacjach pasowych, jak to w tej chwili wygląda? No to też ciężko jakby powiedzieć, no bo pasowe to mówimy o kimonach, a my robimy tylko bez, natomiast wydaje mi się, że taki... Ale ona robiła w kimonach, tak? Robiła, z tego co wiem to skończyła tam na prawie niebieskim, natomiast no myślę, że w chwili obecnej jakby przyszła na matę w kimonie, potrenowała chwilę, to jakby ten poziom niebieskiego byłby. Z tego co widziałem dzisiaj, dość dobrze sobie radzi i z dołu, i z góry potrafi dokładnie określić w tej orientacji przestrzennej, tak? Bo to jest czasami najtrudniejsze zlokalizowanie, gdzie przełożyć nogę, którędy pójść, albo ewentualnie jak próbować wstać. To jest jej główna siła w jiu-jitsu? Czy główną siłą jest jej... Jiu-jitsu. Znaczy, tak jak powiedziałem, no my mieliśmy tylko nawet dwa miesiące z hakiem na to, żeby przygotować jakąś strategię, więc nie zajmowaliśmy się całym jiu-jitsu, tylko zajmowaliśmy się poszczególnymi aspektami, 2-3 aspekty, które doszlifowaliśmy do w miarę dobrego poziomu, a cała reszta tak naprawdę, no to z racji tego, że Kamila ma ten background parterowy, no intuicyjnie jakby jest bardziej jakby graplerką, więc się potrafi odnaleźć w tych sytuacjach. Te techniki to jest ograniczenie do kilku, do poddań, czy raczej skupialiście się na tym, żeby po prostu wstać, uniknąć zagrożenia? Skupialiśmy się w znacznej mierze na ofensywie. Bo wiadomo, że z racji backgroundu właśnie w jiu-jitsu przeciwniczka Kamili będzie raczej uciekać z tego parteru, Kamila będzie tą stroną atakującą, więc doprowadziliśmy tak tylko jak to było możliwe do bardzo mocnej ofensywy, żeby po prostu skapitalizować sobie ten parter i skończyć tam walkę. Ostatnio i dobrze szedł parter w poprzednim pojedynku, było widać po prostu, że wie o co chodzi w tym parterze. Jasne, natomiast zapytam na tle tamtej rywalki, a jak będzie wyglądało na tle tej? Udało Wam się już gdzieś zaobserwować, jak Marta Linkiewicz walczy? Znaczy tam za dużo parteru to nie ma i nie było, nie wiem jak jest teraz, ciężko mi się wypowiadać, natomiast porównanie Kamili z zeszłej walki do tej jakby wypada na mocną korzyść tej Kamili, która jest, bo tak naprawdę te 2 miesiące przetrenowaliśmy bardzo mocno i solidnie to jiu-jitsu pod tą walkę, więc wydaje mi się, że tam była trochę bardziej niedokładna w pewnych momentach, tu jakby to wyprofilowaliśmy w ten sposób, że to już nie będzie przypadku, jeżeli tam walka się przeniesie, to jestem pewny, że nam się skończy i to szybciej i dokładniej.
Dzisiaj trening bardzo mocny widziałem, a jest już tylko kilka dni do walki. Celowo to jest kwestia też jakby zbijania wagi, czy po prostu ciśniecie do końca i żeby te umiejętności gdzieś nawet na moment nie zatracić albo nie stracić kontaktu z matą. Dokładnie, to drugie, czyli do drugie, trzecie, czyli brak, znaczy podtrzymanie tego kontaktu z matą. Kamila jest osobą, która nie lubi jakby mieć jakby nawet tych kilku dni przerwy, potem wraca mu się trochę wbić w rytm, więc staram się trzymać Kamilę cały czas w rytmie. Nie jest to kwestia wagi, bo waga już jest tak naprawdę zrobiona. Także chodzi o to, żeby się tylko jeszcze poruszać, jakby krótkie treningi, ale podtrzymać ją w takim gazie. Co jest takiego w waszym klubie, jeśli chodzi o Gorillę, że trafia tu Joanna Jędrzejczyk, była też między innymi Karolina Owczarz przychodziła, przychodzi pewnie jeszcze, bo gdzieś od czasu do czasu widzę w mediach społecznościowych. Jasne. Poza tym, że trenerzy pewnie powiedzą, że są przystojni, to dlatego przychodzą, ale tak naprawdę mówiąc do sedna sprawy. Kurczę, wydaje mi się, że nasz klub jest po prostu dla wszystkich tak naprawdę. Z racji tego, że wydaje mi się, że mamy naprawdę solidną kadrę trenerską, mamy różne profile grup, to tak naprawdę każdy od profesjonalnego sportowca, tak jak powiedziałeś, Joanna Jędrzejczyk, czy Karolina Owczarz, czy Kamila, która się przygotowuje pod Fame, czy jakby każdy odnajdzie coś dla siebie i jest w stanie poczuć się dobrze u nas w klubie, bo też jakby no sama atmosfera i w ogóle kadra jest naprawdę spoko. Doświadczenie będzie procentować z poprzedniej walki w przypadku Kamili? Czy... Na 100%, bo to była jej pierwsza walka, także jakby sam stres związany z tym, że rozpoczyna tą przygodę, był jakby duży. Natomiast teraz już jakby wiesz, czym to się je była już w tej klatce, ma jakieś doświadczenie, które wyciągnęła, więc wydaje mi się, że naprawdę tutaj dużo bardziej będzie mogła jakby pokazać swoje umiejętności. Jędrzej, z góry umawiam się już na rozmowę o jiu-jitsu na 100%. Bardzo chętnie porozmawiam, bo jest to temat, który mnie żywotnie ciekawi, interesuje, a myślę, że jesteś właściwą osobą, która może coś na ten temat powiedzieć, więc umawiam się z góry. No i co, widzimy się w piątek na ważeniu, a w sobotę na walce. Jaki będzie wynik? Teraz rundy trwają po 3 minuty, więc wydaje mi się, że tym razem będzie pierwsza runda Mataleo, duszenie za pleców w pierwszej rundzie. Zobaczymy. Dziękuję bardzo.